Jak chciał pani podziękować za lata nauki, trzeba się dać. Jeszcze raz życzę wszystkim zaproszonym niezapomnianych wrażeń, a wam, koleżanki i koledzy, szampańskiej zabawy. Dziękujemy i o zabranie głosu prosimy pana dyrektora. Dobry wieczór państwu. Najpierw zadaję sobie pytanie, co mnie fascynuje w pracy nauczyciela i pedagoga. To zawsze jest jedna odpowiedź. Towarzyszymy młodym ludziom w drodze ku dojrzałości. Jednak za około 100 dni wszyscy bardzo aktywni będziemy uczestniczyć w serii wydarzeń zwanych naturą. Będzie to dla wszystkich wymagało ogromnej mądrości, cierpliwości, roztropności, dojrzałości. Jednak nie będziemy czekać 100 dni, a za to już za chwilę, dziś. Doznamy olśnienia, oczarowania, widząc tych młodych ludzi, jak w pełnej klasie, w rytmie poloneza, kroczą po tych schodach. I wtedy bezwiednie zadamy sobie pytanie, kiedy to minęło? Jak to oni są dojrzali? Ja jeszcze sobie wtedy zadaję pytanie, ile ty masz lat? Dojrzałość to przede wszystkim odwaga. Odwaga samodzielności myślenia, działania, odpowiedzialności za siebie i za innych. Odwaga to również posiadanie marzeń. A nade wszystko odwaga to rozsądne i mądre realizowanie tych marzeń. Szczytem dojrzałości jest pomaganie w realizowaniu marzeń innych. I tutaj należy w tym momencie, mam poczucie obowiązku, żeby wskazać organizatorów, współorganizatorów dzisiejszego wieczoru. Rodziców, wychowawców, uczniów trzecich klas i wszystkich, którzy też w najmniejszym stopniu się przyczynili do dzisiejszego wieczoru. Nasi drodzy trzecioklasiści, życzę wam radosnej, pełnej pozytywnych, niezapomnianych wrażeń zabawy. Dziękuję bardzo.